Michał Bryndal, dzień dobry. Hej. Jesteśmy we Wrocławiu, co to się stało, powiedz mi? Słuchaj, dostałem zaproszenie do szkoły wrocławskiej, która się nazywa Tony, żeby poprowadzić warsztaty perkusyjne. Jestem tu od wczoraj, brałem udział we wczorajszych warsztatach jako uczestnik, obserwator. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony pozytywną i przyjacielską energią, która tutaj po prostu jest i... No, jest to naprawdę fajnie. Polecam pojawienie się tutaj i sprawdzenie samemu. No, podobno organizatorzy mówią, że chcą robić to cyklicznie, te imprezy, więc no, zapraszamy serdecznie na następne, bo już dzisiaj pewnie nie zdążycie. Dokładnie. Chociaż cały czas transmitowane jest wydarzenie online, więc ci, co są spoza Wrocławia, mogą również uczestniczyć online w tym wydarzeniu, co jest też no, niespotykaną sprawą w Polsce, więc też fajnie, że jest taka możliwość dla osób, które nie mogą przyjechać, czy też po prostu nie mają czasu na to, żeby wsiąść do pociągu, czy do samochodu i przyjechać do Wrocławia. Dokładnie. Powiedz, co będziesz dzisiaj robił tutaj, co będziesz przedstawiał, jak będą wyglądały twoje warsztaty? Wczoraj i dziś odbywało się tutaj dużo ćwiczeń związanych z nutkami i z takimi rzeczami bardzo, że tak powiem, rzetelnymi. I ja spróbuję dzisiaj pokazać kilka sposobów na to, jak od tych nutek można się oderwać. I może to jest trochę strasznie brzmiące słowo jak improwizacja, ale w moim rozumieniu ja traktuję tę improwizację jako ciekawość. Kombinowanie, przesuwanie rzeczy do przodu, do tyłu, rozciąganie i tak dalej. I pokażę dzisiaj kilka opcji i sposobów, w jakie ja sam ćwiczę po prostu i uważam, że to jest fajna opcja na rozwój. Mhm. Powiedz mi, dlaczego dwa zestawy? Co, jak to jest koncepcja? Są dwa zestawy. Mój główny set, który przywiozłem, jest klasycznym zestawem jazzowym, gdzie tomy brzmią jak garnki. I zrobiłem to intencjonalnie, gdyż uważam, że po pierwsze, rzadko uczniowie uczący się na bębnach mają do czynienia, żeby w ogóle posłuchać, mają okazję, żeby posłuchać takiego zestawu, tak strojonego, to jest raz. Dwa, uważam, że na tego typu strojeniu i brzmieniu łatwiej można pokazać melodyczne podejście do gry na bębnach. A set drugi od zaprzyjaźnionego kolegi, bardzo piękny, vintage'owy Ludwig 24 cale stopka, jest po to, żeby pokazać, że te rzeczy, które będę grał, działają równie dobrze na tradycyjnym zestawie, powiedzmy popowo-rockowym, no nie? Żeby to nie było tak, że to jest tylko do jazzu i tam, okej, tylko dla jazzmena, no nie? Więc wydaje mi się, że te rzeczy, które będę pokazywał, są dość uniwersalne i każdy może, mam nadzieję, będzie mógł zabrać ze sobą coś do domu, do pracy. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Michał Lange, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Słuchaj, co tu się dzisiaj w ogóle wydarzyło i wczoraj? Dzisiaj opowiedz. Mamy drugi dzień wspaniałych warsztatów perkusyjnych Double Killer Drum. Wczoraj zajęcia prowadził dr Dariusz Kaliszuk z Akademii Muzycznej oraz ja. Natomiast dzisiaj prowadził zajęcia Kuba Regulski, nasz nauczyciel tutaj ze Szkoły Stonów i nasz gość specjalny Michał Bryndal, który za chwilę poprowadzi swój wykład, pokaz perkusyjny. Super, opowiedz o swoich wrażeniach, o uczestnikach, jest jak w ogóle... Rewelacja, wspaniałe to są spotkania, jedne z lepszych. Wczoraj był dzień taki bardziej dla początkujących i średnio zaawansowanych. Przyszło 9 osób, na poziomie różnym, ale wiadomo, bardziej właśnie dla początkujących, gdyż taka była informacja od nas jako prowadzących. Dzisiaj też było 9 osób, już bardziej zaawansowani ludzie, bardziej zaawansowane technicznie i koordynacyjnie ćwiczenia, także fajna sytuacja. No i teraz Michał Bryndal poprowadzi swoją część o malowaniu dźwiękiem na bębnach. Super. Wiem, że macie w planach kolejne edycje. Czy możesz coś zdradzić, co będzie i kiedy będzie? Nie wiadomo, kiedy będzie. A może co? Natomiast te warsztaty Killer Drum staramy się prowadzić najczęściej tylko się da. No teraz czeka nas taki okres w roku pod tytułem wakacje, więc zawsze to jest taki trochę
trochę zamotała z terminami, więc zobaczymy, czy się uda w czasie wakacji, jeżeli nie, to na pewno we wrześniu. Ale mamy nadzieję, że jeszcze w czerwcu, w lipcu coś tam uda nam się podziałać. Są też plany na kolejnych specjalnych gości, natomiast nie mogę zdradzić jakich, gdyż to jeszcze jest wszystko w trakcie dogadywania. Ale będzie wspaniale, będzie na pewno wspaniale. Oprócz warsztatów Killer Drum też będziemy mieć inne warsztaty, takie typowo perkusyjne, jednodniowe. Co jakiś czas przyjeżdżał do nas Janek Młynarski na swoje rezydencje, więc można się też umawiać na zajęcia z nim. Tyle. Pięknie. A jeszcze co tydzień Kuba też z Darkiem Kaliszukiem prowadzą takie zajęcia Orzeł Napada, Napada. Także też warto to śledzić i zapisywać się. Bardzo mocno trzymamy kciuki, wspieramy, jesteśmy z wami, naprawdę super inicjatywy, nie tylko dla lokalesów, czyli Wrocławia, tak, tylko też online, bo dokładnie. Prowadzicie już również też transmisję online, więc słuchajcie, zapisujcie się, bądźcie z nimi, bądźcie polecam. Z nami. Zapraszam, bardzo dziękuję, wszystkiego najlepszego. Dzięki. Kuba Regulski, dzień dobry. Jesteśmy po warsztatach. Sobota, 11 maja. Witam cię, Maciej. Maja. Słuchaj, jest nam w ogóle bardzo miło, że zaszczyciliście nas swoją obecnością. Ostatni raz chyba na Zbyszku Lewandowskim tutaj byłeś, tak? Jeszcze tak? Przed pandemią. Jeszcze tak, pamiętam, tak, że tak, to było przed pandemią i prowadziłeś też fajny bardzo wykład. I to był wykład o utrzymywaniu się, przepraszam, z grania na bębnach. Jeszcze miałeś takie fajne pałki. Mamy do dzisiaj. Okej. No niestety pandemia nas troszeczkę tutaj przystopowała. Pamiętam. Ale w końcu znowu udało nam się dojechać. Ile to lat temu było, tylko jeszcze krótko? Kurczę, to było przed pandemią, to dokładnie to był 2020 rok. 19, 20. To było 4 lata temu. 4 lata, całkiem przyzwoicie. Rozwijamy się. Żyjemy, dokładnie. Słuchaj, Kuba. Przetrwaliśmy, to też jest jakiś, słuchaj, ciekawa sytuacja, nie? Oczywiście, że tak. Słuchaj, opowiedz, co się dzisiaj tutaj działo. Po raz kolejny mieliśmy niewątpliwą przyjemność prowadzić razem z Darkiem Kaliszukiem warsztaty perkusyjne Drum Killer, które od pewnego czasu toczą się... Zreformowaliśmy trochę tą imprezę. Nie wiem, ktoś z oglądających będzie znał tą sytuację, ale właśnie w pandemii udało mi się podpatrzeć. Zacznę od tego, że kiedy zaczęła się pandemia, zrobiło mi się trochę czasu, zapisałem się na klasy online prowadzone przez Drummers Collective, bardzo renomowaną uczelnię w Nowym Jorku. Ich studenci z całego świata rozjechali się po świecie, a zajęcia były prowadzone online. I oni wyszli z taką inicjatywą, żeby zrobić tym wszystkim ludziom codziennie wspólną klasę rozgrzewkę. O. I to okazało się, że ja tam poprzez mojego serdecznego znajomego Janka Młynarskiego miałem jakieś tam znajomości, dostałem się do tych klas i byłem, no nie robiłem nic innego, codziennie byłem na lekcji w Drummers Collective. Dużo bardzo z tych klas, bo to była klasa zestawowa i klasa werblowa. Mhm. Dwie klasy. Jedną prowadził John Longstreet niejaki, drugą prowadzili różni wykładowcy tam z Drummers Collective. I no mniejsza o to. Zależało nam, żeby przenieść, podpatrzyłem to i po prostu zrobiliśmy to tutaj. I stąd też jest Drum Killer, nazwaliśmy to Drum Killer. Ale generalnie warsztaty wielotorowe, czyli mamy Darka Kaliszuka, stricte sytuacja pod tytułem chwyt, entry level, nie wygrywanie błędu i za chwilę mamy zestaw, koordynację, na koniec mamy też Michała Bryndala, czyli malowanie trochę dźwiękiem, czyli całkiem też przeciwną sytuację do tych tak zwanych mechanical studies, czyli właśnie przełamanie wszystkich mechanicznych barier i koordynacyjnych. Także nie wiem, ja uważam, że ta impreza, jestem trochę idealistą, ale ta impreza jest, jak ktoś odrobi tą lekcję, to uważam, że jest to bardzo dobra wiedza, notabene przedstawiana przez ciekawych ludzi, nie? Super. Bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy następnymi gośćmi na następnej imprezie. Już i na zapraszam. Na następnej imprezie. Super inicjatywa. Bardzo się tutaj u was zawsze dobrze czujemy. Napiłeś się kawy? Napiłem się, Zjadłeś pizzę? Chyba z 5 kaw. Za chwilę idziemy na pizzę. No to za chwilę dobra. Będzie Michał Lange i będziemy
dalej działać i grać i ćwiczyć. Super. I rozwijać się nawzajem. Drum Killer, dziękuję bardzo, Maciej. Marek Kaliszuk, dzień dobry. Co tu się dzisiaj wydarzyło, powiedz? Co tu się dzisiaj wydarzyło? Dzisiaj rozpoczęliśmy warsztaty dwudniowe Double Killer Drum. Rozmawiamy z wrocławskich tonów. Są to warsztaty perkusyjne, przeznaczone tak naprawdę dla wszystkich. Zajmujemy się techniką werblową, zajmujemy się koordynacją, zajmujemy się filozofią grania na bębnach, zajmujemy się kreatywnością, wszystkim tym, co czyni nas efektywnych bębniarzy. Przynajmniej taką mamy intencję tutaj. Super. Jakie wrażenia? Jak oceniasz dzisiejsze warsztaty? Ja jestem zawsze bardzo taki podekscytowany i nie ukrywam, lubię dzielić się wiedzą czy jakąś tam doświadczeniem. I bardzo mnie cieszy, że coraz większa ilość osób interesuje się bębnieniem. Jest to wspaniała aktywność, bardzo uzdrawiająca, bardzo poprawiająca nasze i samopoczucie, emocje. Możemy się dzielić piękną energią. Czy będziesz kontynuował, czy będziecie kontynuować te imprezy? Mamy, absolutnie tak. Mamy taki pomysł, żeby tą wiedzę i gdzieś tam starać się udostępniać jak najszerszym gronom. My mamy piękne pomysły na to, żeby zapraszać tutaj wybitne postacie naszej polskiej sceny perkusji, być może nie tylko. I propagować granie na bębnach jako jedną z najwspanialszych aktywności. No to życzę powodzenia i do zobaczenia na następnej imprezie. Do zobaczenia. Maćku, dziękuję ci. Pozdrawiam Beat It, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i odbiorców. Dzięki. Bardzo dziękuję.